chcę w paru dziesięciu pewnie zdaniach wprowadzić do jednego z aspektów tych zmian, o których już mówił pan prezes Kaczyński. Aspektu, który mnie wydaje się szczególnie niepokojący, a mianowicie przejścia od demokracji do postpolityki. Tej kwestii poświęciłem większy tekst, którego też nie chcę powtarzać. W takiej książce Od Polski do Postpolityki on się znajduje. Tutaj chciałbym z troszkę innej perspektywy do tego zagadnienia podejść, perspektywy, którą przypomniała mi książka, jaką 20 lat temu podarował mi profesor Ryszard Legutko. To była jego rozprawa habilitacyjna, krytyka demokracji u Platona. Bardzo się poczułem wtedy wyróżniony, bo książka miała nakład 120 egzemplarzy. Do dzisiaj chyba w takim nakładzie tylko funkcjonuje. Otóż przypominał wtedy profesor Legutko coś, co każdy może sprawdzić, sięgając do Platona bezpośrednio, że filozof lokował w państwie, zwłaszcza w swoim dialogu o tym tytule, demokrację na samym dnie hierarchii ustrojów politycznych. A więc hierarchia nie jest żadnym dobrem, którego z punktu widzenia Platona, początku filozofii politycznej Zachodu, powinni bylibyśmy szczególnie cenić. A jednak, jeśli przyjrzeć się bardziej uważnie, nie tylko innym dialogom Platona, gdzie troszkę łagodzi tę najsurowszą krytykę demokracji, ale także treści tego najważniejszego, chyba fundatorskiego dla całej myśli politycznej naszego kręgu cywilizacyjnego dialogu, to zobaczymy, że jest jeszcze coś gorszego od demokracji. Jest w perspektywie Platona ta możliwość ewolucji demokracji ku czemuś jeszcze gorszemu. Ku anarchii zapewne, można tak to zinterpretować. Ale z dzisiejszego punktu widzenia pozwoliłbym sobie nazwać właśnie ten stan gorszy od demokracji stanem postpolityki. Otóż w demokracji bowiem mamy pewien element pozytywny, czy kilka elementów, tych, na które bez wyjątku chyba wszystkie najważniejsze zwrócił uwagę w swoim wystąpieniu pan prezes Kaczyński. Podzielam ten pogląd, dlatego tak rozumianej demokracji ja chciałbym bronić. Tej demokracji, której stronnictwa mogą walczyć na argumenty, używając owszem retorycznych, czasem nawet nadużywając retorycznych chwytów w walce o głos równy, głos wyborców, ale zachowując przez to przynajmniej tę potencjalną równość obywateli, dając im szansę do takiej równości i broniąc ich wolności, wolności także krytykowania rządzących, wybierania, zmieniania rządzących, obrony własnej politycznej wolności. Otóż właśnie w dialogu państwo taką perspektywę innej rzeczywistości, a raczej innego systemu, już postpolitycznego właśnie, odsłania jeden z uczestników tego dialogu, Trazybach. Króciutko przypomnę jego widzenie polityki, czy raczej tego układu wiążącego rządzących z rządzonymi. Według Trazybacha rządzący powinien mieć sprawność rzemieślnika w swoim zawodzie, a tym zawodem jest pasterzowanie stadu ludzkiemu, ludziom, którzy są sterowani, kierowani przez rządzącego. Czyich interesów broni ów pasterz, dobrze wyszkolony w swoim zawodzie? Nie stada oczywiście. Broni interesów właściciela stada. To podkreślał Trazybach, że dla niego najważniejszym układem odniesienia nie jest to stado, którym ma zarządzać, nie jego dobrobyt, ale interes właściciela stada. I mam wrażenie, że w perspektywie tej krótkiej kwestii, którą wygłasza na ten temat Trazybach, możemy zobaczyć nasz dzisiejszy świat. Świat, w którym rządzący, obecnie rządzący, spierają się, jeśli o coś, to o prawo właścicielstwa do tego stada.
wobec którego nie odczuwają żadnych istotnych zobowiązań, z którym nie czują żadnej tożsamości, ale patrzą właśnie jak ów wyszkolony w manipulowaniu stadem pasterz. Ale kto jest właścicielem stada? Czy rzeczywiście rządzący? Rządzący są tylko pasterzami, prawda? Właścicielem kto jest? Doktor Kulczyk, Ryszard Krause, BCC, czy WSI, czy może Agora? Bardzo różne są kandydatury, otwarcie niemal zgłaszane do prawa właścicielstwa nad tym stadem. I otóż właśnie wtedy, kiedy następuje moment sporu o tę własność, sporu o to, kto ma prawo wydawać dyspozycję pasterzowi rządzącemu, który nie czuje żadnej więzi ze stadem, wtedy pojawia się pewna szansa. Szansa dla stada, dla ludzi. Dla mieszkańców tej wspólnoty, która z tej perspektywy jest tylko wspólnotą stada, manipulowanego. Otóż takie momenty, tak jak pan prezes Kaczyński wspomniał, miały już miejsce. To na przykład spór między panem premierem Millerem a Agorą, który zaowocował aferą Rywina. Dziś też takie napięcie obserwujemy, podobnie jakby napięcie dość mocne. Nie wiem, czy aż tak mocne jak 5 lat temu, ale widać, ten spór się zarysował. Spór między... No, nie chcę go personalizować, ale na pewno między tymi, którzy nagle poczuli się już nie tylko pasterzami, ale właścicielami tego stada, tak sprawni w manipulowaniu tym stadem, rządzący z ostatnich 4 lat, że ośmielił się premier powiedzieć, nie należy się kłaniać Kościołowi, ale dodał w dodatku, nie należy się również kłaniać Agorze. Cytuję dosłownie wypowiedź premiera Tuska. To dużo. Ale to rodzi konflikty oczywiście. Otóż w takich konfliktach pojawia się szansa na coś najważniejszego, co pozwala moim zdaniem przywrócić nadzieję na powrót przynajmniej do owej demokracji ze wszystkimi jej wadami, ale z tymi nielicznymi, ale bardzo ważnymi jej zaletami, które wymieniłem wcześniej i o których szerzej mówił pan prezes Kaczyński. Otóż w tych sporach pojawia się prześwit rzeczywistości, ponieważ jak długo pasterz może manipulować stadem, jak bezmyślnym stadem, używając odpowiednich do tego bodźców. Bodźców, w których najważniejszą rolę odgrywają media, kontrola nad mediami. Tak długo duża część z nas żyje w świecie nierzeczywistości. To oczywiście wiąże się także ze zmianami cywilizacyjnymi, z zastępowaniem cywilizacji słowa, argumentu racjonalnego cywilizacją obrazkową, tym łatwiej podatną na manipulację, ale ma także swoje partykularne korzenie, tutejsze korzenie. Otóż właśnie wtedy, kiedy następuje ów spór między kandydatami do roli właścicieli naszej wspólnoty, wtedy ujawniają się te role właśnie i te ambicje. My chcemy być właścicielami, prawda? Demokracja jest pozorna, jest fasadowa. Rzeczywistość wygląda troszkę inaczej. Wydaje mi się, że naszym najważniejszym zadaniem jest obrona nie demokracji, ale obrona rzeczywistości przed nierzeczywistością. I takie kryzysy, jak te wynikające ze sporów między właścicielami, kandydatami do właścicieli, do roli, do tytułu właścicieli naszej wspólnoty, stwarzają na to szansę, żebyśmy o rzeczywistość się upomnieli. Jak możemy na gruncie demokracji starać się do tej rzeczywistości wrócić? Co nas od niej oddala? Otóż mamy w perspektywie wybory. Z punktu widzenia rządzących, problemem w tych wyborach coraz bardziej istotnym jest wyczerpanie się możliwości manipulacyjno-agitacyjnych, tak bym to powiedział, ponieważ głównym motorem napędzającym dużą część tych wyborców, którzy szli
za obecną ekipą rządzącą, była histeria strachu przed opozycją. Właśnie delegitymizacja opozycji nie byłaby dobrym rozwiązaniem z punktu widzenia władzy. Ta opozycja jest potrzebna jako straszak, jako główny motor histerii, która ma doprowadzić ludzi zanurzonych w nierzeczywistości do kontaktu z rzeczywistością w tej postaci, żeby pójść w ogóle, zdecydować się ruszyć z trasy między lodówką a telewizorem do urny wyborczej i oddać tam głos. Być może uda się skrócić tę trasę i będzie można przez kliknięcie komputera, nie odchodząc od telewizora czy od ekranu komputera, oddać ten głos. Ale myślę, że powinniśmy zrobić wszystko, żeby do takiej zmiany nie doszło. Otóż wydaje mi się, że wyczerpuje się troszkę ten mechanizm obciachu, który towarzyszy właśnie jednocześnie temu instrumentowi, jakim jest napędzanie histerii młodych wykształconych z wielkich miast przed przyjściem do władzy tych, którzy ich nie reprezentują, którzy mogą przeszkadzać im, którzy mogą obudzić ich ze snu, w którym zdają się być pogrążeni indywidualnie i tego indywidualizmu bronią. Każdy mówi, ja bronię swojego snu, prawda? Mam prawo do swojego snu, indywidualnego, prywatnego, w mojej rzeczywistości, wirtualnej, w moim komputerze, na moim Facebooku. Nie mam nic przeciwko ośrodkom technicznym, tylko chodzi mi o tę izolację, jaką to we własnych grupkach wąskich stwarzających jakąś tam alternatywną wobec rzeczywistości realnej, przepraszam za to sformułowanie, formułę kontaktu. Otóż w istocie ci, którzy śnią te swoje indywidualne sny, śnią jeden sen, organizowany przez pasterzy, tych, którzy im te sny podsuwają. Czy to dzięki pracy koncernu ITI, czy to dzięki pracy innych koncernów medialnych, które zajmują się konstruowaniem papki medialno-reklamowej w taki sposób, aby te sny odwołujące się zawsze w reklamie do indywidualnego wyboru były w istocie takie same. By izolowały ludzi od rzeczywistości. Otóż tu właśnie pojawia się bardzo ważny problem. Jeśli chcemy budzić ludzi do rzeczywistości, do kontaktu z tą rzeczywistością, na przykład, jaką może być utrata przez nich, czyli przez nas, praw do emerytury. No niby problem bardzo konkretny, namacalny, a jednak dla bardzo wielu młodych ludzi, w średnim wieku nawet, wydaje się jeszcze na tyle abstrakcyjny, że nie budzi on takiej reakcji, jaką budzić w każdym człowieku szukającym swoich interesów, indywidualnych nawet, ale w rzeczywistości, w której łączą się one z interesami innych ludzi w tej samej sytuacji, w tym samym położeniu, powinny zmobilizować do działania. Otóż to jest bardzo ważne, żeby odwołując się do takich rzeczywistych problemów, stopniowo nawiązać kontakt z tymi ludźmi, którzy śnią swoje sny. Część z nich być może uda się wybudzić do rzeczywistości, w której rozpoznają swoje realne interesy i realne ich zagrożenia, nie zaś te widma, te fantomy, które podsuwa im telewizja pełna krwawych obrazów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ale wobec tego właśnie, jaką przybrać postawę w tym dążeniu do walki, w tym dążeniu do rzeczywistości? Czy walka na śmierć i życie? Taka, jaką podsuwa właśnie sztuka walki, polemikę techne. Czy sztuka polityki, która nie jest sztuką walki, ale jest sztuką kompromisu? I tu znów zderzamy się z problemem wspólnoty. Czy traktujemy, użyję dwóch cyfr, 8 milionów wyborców głosowało na Jarosława Kaczyńskiego, 9 milionów na Bronisława Komorowskiego i jeszcze duża grupa nie głosowała w ogóle. Czy tych 9 milionów potraktujemy jako ludzi z obcej wspólnoty, do których
nie powinniśmy się odwoływać w ogóle, albo powinniśmy stoczyć z nimi śmiertelny bój. O rzeczywistość. Jeśli tkwią w nierzeczywistości, z naszej perspektywy, bronią kurczowo tej nierzeczywistości, to może rzeczywiście ta walka powinna być taką walką do ostatniego. Na pewno z drugiej strony tak ona jest postrzegana przez wielu tych, którzy tę walkę organizują. Walkę nierzeczywistości z rzeczywistością. Wydaje mi się, że oczywiście w obronie rzeczywistości kompromisu być nie może. Dlatego upierałbym się przy tym, że kwestia smoleńska, na przykład wyjaśnienia prawdy o Smoleńskiej, jest taką kwestią jak no, rozpoznanie tego, czy ja śnię, czy żyję w prawdziwym świecie. Czy to jest sprawa ważna, czy to jest sprawa, o której można powiedzieć, żeby nareszcie od nas uwolniono, nas uwolniono od tej sprawy. Dzień wolny od Smoleńska w internecie, prawda? To pokazuje tę nierzeczywistość. W sferze nierzeczywistej, w sferze wirtualnej żąda się, prosi się o jeszcze dodatkową wolność od jakiegokolwiek kontaktu z rzeczywistością, czyli od możliwości rozważania tak ważnej dla naszej wspólnoty sprawy, jak sprawa katastrofy smoleńskiej. Tu musimy się upierać przy tym. Ale jednocześnie, jeśli chcemy odbudować rzecz publiczną, rzecz wspólną, rzecz pospolitą, to musimy próbować odwoływać się do tych, którzy jeszcze w tej nierzeczywistości są pogrążeni. W dodatku musimy zachować w pamięci i ten aspekt sprawy, że nasze wewnętrzne spory nie toczą się w izolacji. I tu znów skojarzenie ze starożytną historią może być pomocne. Spory w greckich poleis skończyły się nie zwycięstwem którejś z frakcji, tylko skończyły się przyjściem najpierw Imperium z północy macedońskiego, a potem Imperium z zachodu, Imperium rzymskiego i końcem poleis, końcem wolności, ich wolności. Im więcej walki wewnętrznej, im więcej takiego maksymalnego skonfliktowania stron, za które jednoznacznie, to chcę, żeby nie było żadnych wątpliwości, przypisuje pełną odpowiedzialność jednej tylko stronie, ale skutek spada na obie strony tego konfliktu, tak długo właśnie ów czynnik zewnętrzny może wpływać na nasz los. To jest też ważny aspekt rzeczywistości i tę rzeczywistość próbuje się zakląć, zastąpić nierzeczywistością haseł o końcu historii, haseł o demokracji w Rosji. Pan prezes mówił o tym, że nie trzeba nie mieć zdrowego rozsądku, żeby mówić o demokracji w Rosji, ale przecież ciągle o niej czytamy i słyszymy, że może jeszcze nie jest całkiem taka, jakbyśmy chcieli, ale właściwie wszystko jest na dobrej drodze. No to ja wtedy właśnie wzywam do rzeczywistości. No, co z tymi 300 dziennikarzami zamordowanymi w ciągu ostatnich 10 lat? Co ze 100 tysiącem współobywateli Federacji Rosyjskiej pochodzenia czeczeńskiego zamordowanych w ciągu ostatnich 10 lat? Czy na tym polega normalna demokracja i normalne stosunki powinniśmy utrzymywać z takim sąsiadem? Może tak. Otóż musimy i o tym aspekcie pamiętać. Pozostaje wobec tego bardzo trudne zagadnienie. Tu żartowałem z profesorem Legutką wcześniej, że nauczyłem się na okazję tego spotkania dwóch greckich słów, poza demokracja jeszcze drugiego, aporia, prawda? Takie słowo, które oznacza no, jakby trudny, nierozwiązywalny dylemat logiczny. Z jednej strony trzeba kontaktować się z tymi ludźmi, przekonywać ich, którzy zupełnie inaczej widzą rzeczywistość, traktują swój nierzeczywisty świat, swoje indywidualne sny o Zielonej Wyspie, o polityce miłości, o zgodzie z Rosją, której przeszkadzają tylko ludzie o złych charakterach. I ten obowiązek obrony rzeczywistości, który sprawia, że nie możemy ustąpić, na przykład w sprawie smoleńskiej, powiedzieć, no tu do jakiegoś kompromisu dojdziemy, może pół prawdy nam wystarczy. Rozwiązywaniem tego dylematu muszą się zająć oczywiście politycy i to jest strasznie trudne zadanie. Ale oczywiście wspólnota demokratyczna nie wyczerpuje się tylko w relacjach
rządzący i rządzeni, ale obejmuje także działania nasze, współobywateli, mieszkańców tego stada, czy członków tego stada, które nie chce się w tej roli widzieć i do niej ograniczyć. I tu mam wrażenie, że ogromne znaczenie ma odtworzenie tej rzeczywistości, która może być dla nas wspólna. Przypominanie tej tradycji, o której pan profesor mówił, z której większość z nas się wywodzi i nasze rodziny do niej, wszystko jedno, czy chłopskiego pochodzenia, czy mieszczańskiego, czy inteligenckiego, wszystkie do niej jeszcze 50, 100 lat temu nawiązywały, aspirowały do niej. Tutaj różnica stanów nie ma żadnego znaczenia. Do tej wspólnej przeszłości i do wspólnego rozróżniania dobra i zła. To bardzo ważne i myślę, że jakąś rolę odgrywają pod tym względem, ważną chyba, w tym budzeniu do rzeczywistości, trochę tak jak w starożytnych poleis tragedie, publiczne widowisko, oczyszczające uczucia. Akurat wczoraj miałem okazję obejrzeć film Antoniego Krausego, Czarny czwartek. To właśnie jest ta funkcja doskonale zrealizowana. Pokazania wielkiej tragedii, świeżej polskiej historii w taki sposób, który, jak sądzę, nikogo nie może pozostawić obojętnym. To jest budzenie tych, którzy mówili, no komunizm to kolejki były, może to był mały Fiat czy Trabant, dużo śmiesznego było. Ten film, czy takie filmy pokazują możliwość przywracania rzeczywistości przez medium swoiście właśnie przypominające o rzeczywistości przez świat wirtualny, bo przecież aktorzy tam grają, to jest widowisko. A jednak może w ten sposób, przez widowiska także, będziemy mogli budzić tych, których interesują tylko widowiska, których tyrady polityczne, przemówienia przemądrzałych profesorów oczywiście nie mogą zainteresować i nie powinni. A więc myślę, że ta walka o rzeczywistość, walka także o historię, walka o historię w szkole, o wspólny kanon, który został przekreślony przez obecny rząd, który zlikwidował naukę historii w drugiej i trzeciej klasie liceum, zastępując ją 9 tematami do wyboru przez nauczyciela, takimi jak kobieta i mężczyzna, wojsko czy ekonomia. To niszczy właśnie ten kanon, to jakby chyba jednak świadomie niszczy ten kanon wspólnego rozpoznania rzeczywistości. Otóż walka o to wszystko razem powinna rozgrywać się na różnych płaszczyznach naszych relacji wewnątrz wspólnoty, która nie chce i nie powinna być stale. Dziękuję bardzo.